W ostatnim czasie została wydana książka monograficzna Historia zapisana w nazwach Spacer słowiańskimi ścieżkami po dolickiej ziemi autorstwa Janusza Gajowniczka i Zygfryda Dzedzeja. Książka ta zawiera wiele intrygujących informacji historycznych o dziejach terenu obecnej gminy Dolice, opisanych na tle historii Pomorza Zachodniego i związków z Polską. Szczególnie podkreśla słowiański rodowód tych ziem i zamieszcza bardzo dużo ciekawych, dawnych nazw fizjograficznych związanych z pobytem Słowian na tym terenie. Współautor, pan Zygfryd Dzedzej, opracował około 30 legend opartych na faktach historycznych, znanych ogólnie, jak również przetłumaczył kilka legend, opowiadań niemieckich. Książka jest bardzo interesująca, warta zapoznania się, szczególnie dla miłośników historii i jest jeszcze dostępna w kilku księgarniach w Stargardzie Szczecińskim i w Chocznie.